No, mamy dzisiaj piknik rodzinny. No, jest troszeczkę atrakcji dla młodych i dla starszych osób. Mamy zespoły zaproszone, kaczęce z Czosnówki, mamy lewkowiane, marysienki, kapele karawana. Skąd ten pomysł na ten piknik? Bo już któryś z kolei. Sprawdza się? Sprawdza się. To jest już piąty piknik. Dzięki, powiem tak, dzięki wsparciu mieszkańców KGW taki piknik możemy zrobić, zorganizować dla mieszkańców. Mieszkańcy czekają, pytają o taką formę spotkania? Tak, tak. Dopytują się kiedy, w jakiej formie będzie. Są zadowoleni, o tak powiem. Natomiast ja nie pamiętam, chyba że mnie pan radny poprawi, ten piknik w tym roku jest dość bardzo rozbudowany, bo jest sporo namiotów, poczęstunek, są zabawy dla dzieciaków, są kłady. Dużo tych atrakcji pościągaliście. Tak, co roku są kłady, samochód terenowy, jest poczęstunek od KGW, mamy PDS, czyli Bialski Batalion, mamy lasy państwowe, lody w tym roku wzbogaciły nas festyn, no i zakręcona frytka. Ta syrenka była, trochę żeśmy się spóźnili. No, były samochody retro, jest samochód, też symulator zachowania mamy, za chwilę dojedzie do nas straż pożarna. Można liczyć na coś w pianie? Tak, będzie też piana prawdopodobnie około godziny 18. Jacy goście być może zaszczycili piknik swoją obecnością? No, obecną chwilę to jest radny powiatu Arkadiusz Maksymiuk. Są sołtysi, widziałem, są z gminy. Mają dojechać radni, zapraszałem radnych z gminy Biała Podlaska, także no, czekamy na gości. Jest zaproszony wójt. Czekamy na gości. Dopiero się zaczyna. I bawimy się. Tak. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Thank you.